cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek mocnej propowieści. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kolejkę zjedzmy, to zrobi doskonale mocnym opowieścią. Hej, statek sztorm to wiatr, co dmucha z gestem cierpi, aj na niedostatek mocnych opowieści. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy znieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy znieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Spróbuj to zrozumieć, jak życzę lepsze te urodziny, albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składa drżącym głosem niekłamanym, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęgam niespokojny duch ze mną, można tylko pójść na przasowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. Rosy rzęsy mokre, węgle to kocę, pierwsza bryka, słońce wyrusza na włóczenie drogą, pylistą drogą polną, jak kolorowa panny krajka, słońce się stoczy na stodołą, będziemy ranczyć ty, no. I zostałeś. Śpiewajcie razem. No pomożemy. No i Matko Świata. Wolna myśl, swobodni, wada, którą możesz sobie uszy zatkać. Tak jak ptak łapie wiatr, gdy zwiększyła mu się klatka. Dobra, dodajmy sobie spokój. Klatka su. Nie umiecie. Nie zwolna rozsiewa zioła maj, co kropka rosła polna. Zioła maj, co kropka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Zielony gaj. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie ta szęta za wysoko, a mnie samotny źle. Ta szęta za wysoko, a mnie samotny źle. Wszystkie gwiazdy na niebie wyliczę, ciebie wołam, ale pusta i pustka dookoła. Dzisiaj Framborg wygląda zupełnie inaczej. Cała ta dzika plaża jest zorana. Mnie osobiście to boli, bo ja tą dziką plażę gdzieś tam emocjonalnie kojarzę, tak? Ale to już jak my byliśmy, to chyba 3 lata temu, to już była zarośnięta wtedy jakoś, tak? Ale to właśnie tak ją kojarzę i tak ją postrzegam. Ja mam bardzo blisko do Frombarka, więc jeździłam bardzo często i ta dzika plaża tak mi się wrosła. Dzisiaj nie ma tej dzikiej plaży, jest po prostu pastwisko takie, takie wiesz. Taka, opony leżą tam. Pięknie zrobione, tylko nie wiem, kto jest grupą docelową.
tak naprawdę, czy mieszkańcy, nie sądzę, kogo one mają przyciągnąć? Tak się zastanawiam, tak, po prostu. I to, że mi wycięli te wszystkie krzaczory, to mnie gdzieś osobiście za bardzo zabolało, bo ja Frambork kojarzę zupełnie tak z tej innej strony. I ten kawałek to był taki mój. I tego nie ma. I to mnie strasznie mnie rozczuliło i naprawdę łzę tam uroniłam, bo no tego nie ma. I nie będzie. Bo jest zaorane, jest zrobiona siłownia, jakiś kompleks wypoczynkowo, coś tam. I teraz byłam trzeci raz, kiedy ten kompleks jest, trzeci raz, to tam nikogo nie ma. No kto z osób, które tam mieszkają, będzie z tego korzystał? A z drugiej strony, jeżeli ma to być nastawione na osoby, na turystów, to co ma ich przyciągnąć? Siłownia pod chmurką? No to tak nie bardzo, nie? To się mija z celem, więc zaorali trochę terenu. Ja bardzo kibicowałam tej kolei nadzalewowej, bo miała się odrodzić i kolej nadzalewowa nie powstanie, mimo że ja naprawdę od wielu lat kibicuję im, żeby to powstało. Był nawet inwestor, który powiedział, że da ogromne pieniądze na to, żeby to powstało, ale w niektórych miejscach no, tory są już dużo pod wodą. I trzeba by było bardzo mocno. Ten zalew tak się... Tak, ten zalew trzeba było bardzo mocno. Który? O Fromborku opowiadam. Zalew trzeba było cały, jakby. No tak, ale z drugiej strony są ci, którzy są od strony Greenpeace, krótko mówiąc. Od natury. I nie pozwalają, bo tam są siedliska ptaków i tak dalej. O! To może być. To samo w trzech wersjach. Pierwszy będzie grała jedna osoba, no. Potem dwie, a na końcu trzy. Ten sam fragment. Pierwszy będzie jedna osoba. To będą dwie osoby. A to będą trzy.